Cześć, tu Wadi. Zapraszam Was do drugiego odcinka z gry Harry Potter i Więzień Azkabanu. W pierwszym odcinku udało nam się zrobić zadanie z... Znaczy zadanie, sprawdzian właściwie, z zaklęcia Perpere Tractum. Już myślałem, że coś się zacięło, ale się przestraszyłem. Patrzcie, chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred. W miarę normalny głos w końcu ma. Na górze pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Huncwotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwarcie. Rety! Dzięki, Fred. Żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Tab. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Tab. Czemu nie są uczniowie pokazani? Błonia Hogwartu. Czyli jednak coś tutaj da się gdzieś chodzić. Ciekawe, czy to małutkie, czy to jest chatka Hagrida, nie? Chociaż to bardziej jak Quidditch chyba wygląda, albo to jest chatka Hagrida. No zobaczymy w przyszłości. Dobra, póki co... Zapis. Depulso. O. Depulso. Fajne to jest to, że fasolki od razu wylatują, a nie że trzeba czekać tak mam jak w nadzieję, drugiej części. Fred jeszcze raz czeka. Lepiej chodźmy od razu do sklepu. Czeka, czeka. W ogóle jaka ta brama jest większa, tu ma pomniejszą. Za każdym razem inaczej wygląda ten Hogwart, nie? Też zapis niepotrzebny. Przynajmniej aktualnie. Harry, podejdź tu! Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? No kurczę. 25 fasolek, no jasne. W porządku. Do zobaczenia wkrótce. Można kupować? No to super. Beatrix Bloxam. 1794-1810. Autorka baśni o muchomorach. Serii książek dla dzieci zakazanych ze względu na wywoływanie mdłości i wymiotów. Halo, chomor! Oj, za tym portretem jakby coś było, nie? Bo czar tam znika. Nie no, jeszcze chcę na dół i zobaczyć. Halo, Homer. Nie będę po wszystkich jeździć, tylko byłem ciekaw, czy wszystkie tak znikają. Ja tam nie idę, tu najpierw idę. Depulso. Co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i George'a. A, dobrze wiedzieć. A, bo ten o tarczę. O, za tym też, o. Mam nadzieję, że Fred jeszcze na nas czeka. Lepiej chodźmy od razu do sklepu. Kurczę, coś mało. O! No to chyba już nic nie będzie. Dość podobne jest do tego, co było w drugiej części. Nie, nie, Fred, ja tutaj wszędzie muszę zajść. Lumos!
Spongifus. A tam się nie mogą skakać? Halo, Homer. A, skoczyli. Tyle jedzonka. Okej. Halo, Homer. Depulso. Przez chwilę był dźwięk, jakby coś się otworzyło, ale chyba mi się wydawało. Depulso. Depulso. Niesamowite. Depulso. Właśnie zwiedzałam zamek. Jest tu tyle ciekawych rzeczy. To jest dopiero trzepanie dywanu. Depulso. Depulso. Kurczę, tu boję się, żeby zapisu nie zrobić ich chcący. O Harry, mam nadzieję, że czujesz się już lepiej po... No wiesz, po tym jak ten okropny dementor dopadł cię w pociągu. Szukał szczęścia, go nie znalazł, zdech z głodu. Depulso. A myślę, że raz się otworzy. Będziemy musieli kupić hasło Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. W życiu nie widziałam tyle fasolek Bertiego Bota. A widzisz, ja tyle w kieszeni noszę. Dobra. Kurczę, ściany całe pomazane, że tak powiem. Pełno rozpisków jakichś. No dobra, tu chyba wszystko. To na kolejne piętro. Ta sala jest mniejsza niż w dwójce, nie? Harry, co tam u ciebie? No dokładnie. Nie, nie, jeszcze idę tu. Co tam masz ciekawego? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? No oczywiście. W porządku. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Zgadzam się. A, ta. Carlotta Pinkston, urodzona 1922. Sławna działaczka na rzecz nowelizacji zasad tajności Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów i informowania Mugoli o istnieniu czarodziejów. Pani Pinkston była wielokrotnie aresztowana za demonstracyjne i rozmyślne używanie magii w miejscach publicznych. O, pozbierali fasolki. Fajnie. Kurczę, no. Profesor McGonagall! Profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Ale spokojny głos ma. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Za mną! A, czyli jednak tu. Do sklepu.
Dobra. W te dwa. Aha, tu się otworzyło. Alo, homo. No i to jest ostatnie piętro. Niestety. Ej, Harry! Chodź tu! Alo, homo! Zbierasz karty? Mam bardzo rzadki egzemplarz. Pokaż. W porządku. Proszę bardzo, Harry. Crispin Krąg, 1795-1872. Skazany na Azkaban za uporczywe hodowanie sfinksów na tyłach domu, mimo licznych ostrzeżeń i upomnień. No, w dwójce on trochę też inaczej wyglądał. Depulso! Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i Georgia. Spongibus. Ej, Ron się za mną pojawił nagle, czy mi się wydawało? Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i Georgia. Spongibus. Mam dużo rzeczy na głowie. Lepiej chodźmy do sklepu Freda i Georgia. Tak, zamy się nagle teleportują. Fortuna Major. Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Ciekawe, o co chodzi. Witaj, Harry. Witaj w naszym sklepie. Wow, patrzcie na te rzeczy. Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Muszę podejść do wszystkich naraz. Naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To znakomita karta. Za 200. Na razie nie. Dzięki. Może później. Bo nie wiem jeszcze, co poza kartami mogę tutaj kupować, nie? O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. Ej, nie wiesz, czy Fred i George mają... Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. A. Czyli to jest do przejścia, okej. No nic, no widzę tutaj, że są karty, a ciekawe, za ile żaba jest. Absolutnie najlepsza czekolada przywracająca energię. 10. Nie, dzięki. Okej. Czyli karty, żaby... Idę do sklepu Freda i Georgia. Właśnie wystawili na sprzedaż nową partię kart. Wpadaj kiedy chcesz, Harry. Czyli karty, żaby i... O, i rytek. O nie, i rytek. Jaki śmieszny. Biedactwa, tękala i mundrala. Ha, nie znają haseł i nie mogą korzystać ze skrótów w portretach. O, patrzcie tu, mam hasła, są tu. Jazda, Ron, możemy zdobyć tę kartkę. Racja! Zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce! Riku Senta! O to chodzi, Ron! Riku Senta! Riku Senta! Kala i Mundrala! Jeszcze się spotkamy! Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je! Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka. Zaraz się zaczną zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami.
W tym roku będzie nas uczył Hagrid. Czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na padoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. Zaraz, Neville, zaraz, bo tutaj jeszcze chyba mnie nie było. Depulso! 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 Kurczę, ile oni mają tych fasolek? Zdaje się, że to zadanie jest obecnie niedostępne. O, wychodzimy na zewnątrz. Ta lekcja jest przy wybiegu. Tędy! Spory budynek, nie? Spongiwa. Neville na nas czeka, Harry. Chodźmy lepiej do klasy. A niech czeka, ja to sobie zwiedzą. Depulso! Depulso! Jak po pijaku. Dwuogonowa traszka. Można ją kupić w sklepie z magicznymi zwierzętami przy ulicy Pokątnej. Żywi się algami i lubi dużo pływać. Jak to lubi dużo pływać, jak to pływa chyba do przodu i do tyłu w tym samym czasie? Czyli stoi w miejscu. Podejdź tu! Ale rzucił. Kelpia żyje w jeziorach i strumieniach. W przyklęku oferuje podróż na drugi brzeg. Każdego, kto się ośmieli jej dosiąść, kelpia wciągnie pod wodę i najpewniej pożre. Taki niegrzeczny konik wodny. A właściwie konie. Dobra, ktoś tu ze mną chciał pogadać, ale nie wiem, ten chyba. Hej, Potter! Chcesz może kupić kartę kolekcjonerską? No jasne.
Świetnie, umowa stoi. To świetny interes, Harry. Dumfna Furmage, 1612-1698. Ofiara słynnego uprowadzenia przez kochliki w Cornwallii. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed nimi. Nie udało jej się przekonać Ministerstwa Magii do ich całkowitego wytępienia. Jak ja się cieszę, że nie muszę już tych imion i nazwisk czytać. Dumfna Furmage. Dumfna. Dobra, bo on czeka tam, ale tutaj jeszcze jest wejście gdzieś na bok i sobie najpierw tutaj pójdę. Depulso! Harry, podejdź tu! Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Oczywiście. Brzmi nieźle, kupuję. Do zobaczenia wkrótce! Mungo Bonham, 1560-1659. Słynny uzdrawiacz. Założył szpital magicznych chorób i urazów pod wezwaniem świętego Munga. No akurat tą kartę tłumaczyłem w let's playu pierwszej części gry. Więc zapraszam tam po wyjaśnienia. Depulso! 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 Co? Jest jakiś czas? Depulso! 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 No i znowu szukaj gdzie. Nie mam pojęcia. Ale chyba wiem, o co chodzi z czasem. Muszę chyba te toki różne, te przyciski ponaciskać w wyznaczonym czasie. Poczekaj, gdzie to się otwiera? Tu gdzieś? Nie. Tu? Też nie. Nie wiem, dobra, ale muszę tam nacisnąć. Depulso. Mam nadzieję, że trafiłem. Depulso. 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 Jeszcze coś? Depulso. Chodźmy za Neville'em. Nie chcę spóźnić się na lekcję. Dobra, tam. Depulso. Dobra, dwa. Depulso. Trzy. Depulso. Pewien puchon powiedział mi, że widział jedną z tych rzeczy. Dementor. Mówił, że nad jeziorem. Aha, dobra, czy ja muszę dane te wyświetlać? Źle do tego podszedłem. Depulso. Teraz muszę się cofnąć tam, zobaczyć, co się wyświetliło. Teraz orzeł. Kurde, gdzie był orzeł? To jest lew. Czyli tu będzie chyba orzeł. A, nie zdążę. Kurczę. Dobra, jeszcze. Chociaż dobra, podejdę, muszę się najpierw nauczyć, gdzie jest co. Nie, to jest wąż. Dobra. Tu jest ten orzeł niby. Niedźwiedź. I lew. Dobra, zobaczmy. Orzeł jest tam. Wiesz, że w tym roku Hagrid uczy opieki nad magicznymi stworzeniami? Wąż.
Depulso! Lew jest tu. Depulso! Cześć Hermiono! Cześć Harry! Cześć Ron! Depulso! Nie jesteście ciekawi, co będzie na opiece nad magicznymi stworzeniami u Hagrida? Jestem ciekaw, ale na razie sobie tutaj poznaję zamek i jego sekrety. No nie, tu raczej, o. Phoenix. Ta łagodna istota dożywa sędziwego wieku, gdyż potrafi się regenerować po każdym spaleniu. Pieśń Feniksa jest magiczna, a jego łzy mają lecznicze właściwości. Luma! To mnie nadal ciekawi, gdzie się kurde robi. Chyba, że z drugiej strony. W sensie gdzieś tu. Ejku, nie lubię tego Lumosa, nie? I szukaj, gdzie się coś stało. A, tutaj. Spory kawałek dalej. No tak niezbyt wysoko tutaj. Po co tutaj ten most? Zapis i tam jest kolejny zapis. To na razie tego nie biorę. Dobra, Neville biegnie na wprost, więc ja biegnę w lewo. No, tu jest Hagrida. Co tam? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Ależ oczywiście. Umowa stoi. Obaj zrobiliśmy dobry interes. Zgadzam się. Wendelina dziwaczna, średniowiecza. Znana z tego, że tak bardzo bawiło ją palenie na stosie, iż pozwoliła się złapać 14 razy w różnych okolicznościach. 14 razy, a napis pokazuje, że 47. No i grafika jest inna niż w drugiej części. Już tam zdjęcie. Depulso, 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 depulso. Depulso! 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 I tyle. Da się wejść do Hagrida? Nie. O. Widmołak. Ogromny, kształtem przypominający psa duch. Można go spotkać w zakazanym lesie. Jednego lub całą zgraję. Czy ty tam zobaczę w rogu, czy coś jest? Chyba nie. A nie, coś jest. Nagroda dla poszukiwaczy, dobrze. No dobra, bo widzę, że zaraz będzie kolejna lekcja. Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. To jakiś wysyp chochlików. Gdy już skończycie ganiać chochliki, możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć lub iść za Neville'em na lekcję. No proste chyba, nie? Tylko w sumie to wygląda, jakby coś kolejnego było. Dobra, to zrobię tak. Zapiszę grę, pójdziemy tutaj, ale dopiero w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten się podobał. Sam jestem ciekaw, czy jeszcze więcej jakichś sekretów będzie, chociaż prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że w drugiej części gry sekretów było więcej. No ale może mi się wydaje. Fajnie, że można tutaj wyjść na zewnątrz. Ja tylko mówię, za każdym razem inaczej ta chatka Hagrida i tak dalej jest umieszczona. No w pierwszej części to już w ogóle było ciężko. No cóż, więc póki co dzięki za oglądanie i cześć.